Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szybciutkie ciasto jogurtowe z borówką. Możemy mieć borówkę mrożoną, a możemy mieć świeżą. Potrzebować będziemy 1,5 szklanki mąki pszennej, 0,5 szklanki oleju, 0,5 szklanki jogurtu, 3/4 szklanki cukru, 1 jajko i łyżeczkę proszku do pieczenia. Składniki ciasta należy dokładnie połączyć. Bardzo szybciutkie, niektórzy mówią ciasto mieszane łyżką. Tak, składniki już mamy połączone i wykładamy ciasto do formy. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia i ciasto wykładamy do formy 20 cm. Na 20. Wyrównujemy, a na wierzch ułożymy borówki. I ciasto będziemy piekli około 35 minut w 170 stopniach. Należy wyrównać i wierzch posypujemy borówką. Mamy szybciutko przygotowane ciasto. Tak wygląda jogurtowiec z borówką, który wędruje do piekarni. I tak oto wygląda jogurtowiec z borówką. Oprószymy wierzch cukrem pudrem i ukroimy kawałeczek. Jest ono gorące. I tak oto wygląda ciasto jogurtowiec z borówką. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl jogurtowiec z borówką.